W Nowym Narcie na Podkarpaciu. 500 razy strażacy interweniowali na Dolnym Śląsku w związku z załamaniem pogody. W warszawskim studiu RMF FM już są nasi goście. Za moment ruszy kolejna debata wyborcza z cyklu Po prostu Polska. Tym razem o pieniądzach i o gospodarce. Jedna osoba zginęła w wyniku wichur nad Polską. Jak już informowaliśmy, w miejscowości Nowy Nart na Podkarpaciu drzewo przewróciło się na samochód. Kierowcy nie udało się pomóc, zginął na miejscu. Dwie osoby ranne zostały zabrane do szpitala, a czwarta osoba, która podróżowała tym samochodem, nie odniosła żadnych obrażeń. Informuje rzecznik Podkarpackiej Straży Marcin Betleja. Ponad 500 razy dolnośląscy strażacy usuwali szkody wyrządzone przez wichurę. Z nami reporter RMF FM Mateusz Czmiel. Mateuszu, jaka jest sytuacja w regionie? Wiatr zerwał dach z domów jednorodzinnych w Bolesławcu i Malinie. Bez prądu pozostaje 13 tysięcy odbiorców, to m.in. mieszkańcy Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Kłopoty są również na kolei, pociągi nie kursują. Na trasie Środa Śląska Malczyce oraz Duszniki Zdrój, Kodowa Zdrój. We Wrocławiu na ulicy Legnickiej baner przewrócił się na jezdnię, przez to zderzyły się ze sobą cztery samochody. Całe szczęście nikt nie został ranny. Dobrą informacją jest to, że wiatr na Dolnym Śląsku powoli słabnie. 4-letni chłopiec, który 19 września wypadł z okna mieszkania na 11 piętrze bloku w Toruniu, odzyskał przytomność. Już samodzielnie oddycha, został odłączony od respiratora. Stan dziecka nadal jednak określany jest jako średnio ciężki. Zobacz to na www.rmf24.pl. W RMF FM i na naszej stronie internetowej rusza kolejna debata wyborcza z cyklu Po prostu Polska. Dzisiaj rozmawiamy o gospodarce. Witamy Marcina Zaborskiego i jego gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzymamy się rzeczywiście dzisiaj za portfele i trzymamy za słowo, bo nasza debata Po prostu Polska dziś o gospodarce, o pieniądzach i podatkach. Jak co tydzień do naszego studia zaprosiliśmy przedstawicieli 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Są z nami Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Leszek Skiba, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dariusz Standerski, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Grabowski, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Na razie w czwórkę czekamy na Sławomira Mencena z Konfederacji Wolność i Niepodległość, który utknął w korku i jest w drodze, mam nadzieję, że do nas dołączy. Drodzy Państwo, przed nami pierwsza część rozmowy. W niej na odpowiedź na każde pytanie będą mieli Państwo po 45 sekund. A jako, że Państwo są politykami, którzy dobrze liczą, mam nadzieję, bo zajmujecie się gospodarką, jesteśmy spokojni, że kłopotu nie będzie i w czasie się zmieścimy. Wyglądają Państwo tak, jakbyśmy mogli rzeczywiście zaczynać. Możemy. Zgodnie z wylosowaną wcześniej kolejnością, najpierw będzie odpowiadała pani poseł Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Czy rząd stworzony przez Koalicję Obywatelską, jeśli wygracie wybory, zastosuje przepisy, które na kolejny rok zablokują wzrost cen energii dla gospodarstw domowych? Z pewnością nie będziemy regulować cen energii, bo polityka centralna skończyła się tak naprawdę upadkiem PRL-u i bankructwem PRL-u. Cała ta sytuacja z zamrożeniem cen energii jest w gruncie rzeczy wymyślona przez PiS po to, żeby uspokoić ludzi, ale już dzisiaj dostałam informację. Żeby uspokoić ludzi, dopytuję. Czy państwo zakładają, że ceny mogą wzrosnąć w przyszłym roku? Ceny prądu w domach? Oczywiście, że ceny prądu w domach wzrosną bez względu na to, kto wygra wybory, bo nie da się tego utrzymać dłużej. Natomiast w naszym programie ludzie będą zarabiać więcej i płacić zdecydowanie niższe podatki. Dziękuję. Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Teraz pan Leszek Skiba, Prawo i Sprawiedliwość. Pamięta pan zapewne, że PiS obiecała nam mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Padały duże liczby i konkretne zapowiedzi. Minister Henryk Kowalczyk na przykład dokładnie 3 lata temu w RMF FM mówił tak. Przez mniej więcej 3 lata powstanie 300 tysięcy mieszkań. Dlaczego nie dotrzymaliście słowa? Program Mieszkanie Plus jest programem, który działa. Oczywiście można zawsze powiedzieć, że mogło być lepiej. Umie pan z pokorą przyznać, że nie udało się wypełnić tej obietnicy? Myślę, że to, co warto powiedzieć o programie Mieszkanie Plus, to to, że trzeba popatrzeć na ujemną stronę, czyli właśnie na to, co nie zostało osiągnięte. I pewno, co nie zostało osiągnięte? No, liczba mieszkań mogła być większa. Premier Mateusz Morawiecki, 2019 rok, to będzie czas, kiedy w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań z tego programu. Tak mówił 1,5 roku temu. Udało się? To jest ważne, żeby uczyć się na błędach, żeby
teraz przedstawimy nowe działania związane z programem Mieszkanie Plus, żeby zachęcić samorządy i wzmocnić program wsparcia czynszu. Jeśli do tej pory się nie udało, dlaczego mam wierzyć, że się uda tym razem? O tym za chwilę pewnie porozmawiamy. Dziękuję. Teraz Paweł Grabowski, Polskie Stronnictwo Ludowe i takie oto pytanie. Dlaczego w waszym programie na wybory nie ma słowa o pomyśle 500+ dla uczących się młodych Polaków? A to jest zapowiedź prezentowana jeszcze niedawno, kilkanaście tygodni temu przez szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. To ciekawe pytanie. My przede wszystkim zakładamy utrzymanie programu 500+ dla dzieci, tego, który dzisiaj już jest realizowany. Natomiast jeżeli chodzi o osoby młode, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i też jako student już pracowałem, dzisiaj coraz więcej młodych ludzi pracuje, więc bardzo istotne jest to, żeby młode osoby, które pracują, mogły być po pierwsze zwolnione z PIT-u. To jest ale raz, będzie 500+ dla młodzieży uczącej się? To jest wciąż aktualna zapowiedź i obietnica wasza? Panie redaktorze, to jest bardzo ciekawa propozycja. Dla mnie ona jest racjonalna o tyle, że nawet jeżeli się spojrzy na koszty mieszkania, wielu rodziców wskazuje na to, że ceny wynajmu, ceny artykułów żywnościowych rosną, więc dla mnie ta propozycja jest dobra. Nie pytam, czy pan ją dobrze ocenia, tylko czy wy to zrobicie i to obiecujecie dzisiaj? Ja mogę jedynie powiedzieć tyle, że bardzo bym chciał, żeby taka propozycja weszła w życie i była zrealizowana. Ale nie powie pan, czy ona jest wciąż waszą obietnicą. Tego nie rozumiem. Jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz tak obiecywał, to znaczy, że tak będzie. W programie tego nie ma. Wrócimy do tego. W międzyczasie witamy gościa, na którego czekamy, przedstawiciela Konfederacji. Pan Sławomir Mentzen jest już z nami, ale tymczasem odpowiada Dariusz Standerski z Lewicy. Otóż do tej pory poszczególne partie tworzące dzisiaj Lewicę miały różne pomysły na system podatkowy. Na przykład partia Razem proponowała, żeby najwięcej zarabiający płacili 75% podatku. SLD z kolei chciał 40% stawki PIT. Jaka byłaby najwyższa stawka PIT, gdybyście to wy dzisiaj rządzili? Program Lewicy został uzgodniony przez wszystkie trzy partie, które w tej chwili wchodzą w koalicję lewicową oraz przez ponad 30 organizacji, które wspierają tę koalicję. Jeżeli chodzi o system podatkowy... Czyli w tym programie jest ta najwyższa stawka wskazana? Jeżeli chodzi o system podatkowy, to najwyższą stawką w rządzie, w którym będzie brała udział Lewica, będzie 32%, czyli tak jak jest w tej chwili, ponieważ uważamy, to że... dlaczego nie będzie tej najwyższej stawki 75%, którą ponieważ tak uważam... bardzo forsowało partia Razem. Uważamy, że progresja podatkowa powinna być w naszym systemie, ale może być również budowana od drugiej strony. To znaczy najmniej zarabiający powinni płacić niższe podatki. Jeżeli szukamy trzeciej stawki, to powinniśmy ją szukać poniżej dzisiejszych 17%. A te pozostałe dwie jakie będą? 17% i 32%. I tylko dwie stawki podatkowe proponujecie? To wszystko? Myślimy również nad trzecią stawką podatkową. W tej chwili to jest kwestia dyskusji, to nie jest w programie 10%. Zostawiamy. Sławomir Mentzen, Konfederacja. Witamy. W swoim programie piszecie tak. Jesteśmy przeciwni obecnie prowadzonej akcji otwarcia granic kraju dla masowej imigracji zarobkowej do Polski. Stąd moje pytanie. Czy na granicy z Ukrainą należy zbudować mury i płoty, które uszczelnią zieloną granicę? Wydaje się, że w tym momencie nie trzeba budować żadnych murów ani płotów na granicy z Ukrainą. Zwłaszcza, że jesteśmy przede wszystkim przeciwni masowej imigracji z krajów o kulturze zupełnie odmiennej. Nie, to jest pomysł, to że wyjaśniam pomysł wzięty z programu Ruchu Narodowego, który idzie razem z wami do wyborów. Wie pan, ale płoty i mury na granicy. Zarówno Ruch Narodowy, jak i Partia Korwin nie startują w tych wyborach. Startuje Partia Konfederacja, w związku z czym obowiązuje... przez poszczególne partie. Ale obowiązuje nas program Konfederacja, nie Ruchu Narodowego, bo Ruch Narodowy nie startuje w tych wyborach. To co należy zrobić z obywatelami Ukrainy? Mieszkają i pracują w Polsce. A należy im dalej pozwolić mieszkać w Polsce, jeżeli nie łamią prawa, mają prawo tutaj zarabiać. Jesteśmy przede wszystkim przeciwni masowej imigracji z krajów zupełnie odmiennych kulturowo, z Afryki albo z Azji, a nie z Ukrainy. Na razie Ukraińcy w Polsce nie stwarzają żadnych problemów. Bardzo dziękuję. Do debaty Po prostu Polska zapraszamy naszych słuchaczy i widzów. Poprosiliśmy, żeby podzielili się z nami pytaniami, które chcieliby państwu zadać. Teraz czas na efekty. Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Pytanie od pani Joanny z Piastowa. Jaką mam gwarancję, że do państwowych spółek po wyborach nie wyślecie swoich ludzi z nadania i że jednych partyjnych fachowców nie zastąpią inni partyjni fachowcy? To jest jedna z głównych części naszego programu, odpartyjnienie spółek. Deklarujemy to, obiecujemy i tak będzie na pewno. Co chcemy zrobić? Otóż... Czy przeprowadzicie wymianę kadr w spółkach Skarbu Państwa? Znaczy zdecydowanie tak, ponieważ nie mogą tam rządzić Pisiewicze, Misiewicze, którzy narażają te spółki na straty. Czy rząd nie będzie miał wpływu na dobór kadr w radach nadzorczych i zarządach spółek? Nie będzie miał wpływu. Żadnego? Żadnego. To jak wybierzemy firmy, headhunt
deweloperskie firmy, które dzisiaj działają na rynku i będą stosowały kryteria kompetencyjne zarówno do zarządów, jak i do rad nadzorczych. Natomiast cały ten proces... Czy konkursy będziemy mogli zobaczyć w internecie? Zdecydowanie tak. I cały ten proces będzie nadzorowany, monitorowany przez organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo. Leszek Skiba, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proste i konkretne pytanie, temat, o którym rozmawialiśmy. Czy zdrożeje prąd od nowego roku 2020? Pyta pan Jarosław z Ozorkowa. Ustawa, którą ma za chwilę ogłosić pan minister Tchórzewski, no to będzie dokładne informacje, podane będą przez niego dokładne informacje. Więc no, a ja pytam o konkretne informacje. Czy może pan się zobowiązać przed wyborcami? Będzie drożej, jeśli chodzi o prąd w przyszłym roku, czy nie? Musimy poczekać na ogłoszenie już na dniach. Właśnie pan minister Tchórzewski będzie miał bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich. Na pewno będzie na tyle dobra, że nie będzie żadnych wątpliwości, że te ceny pozostaną na takim poziomie. Trudno mi powiedzieć. Dla gospodarstw domowych tylko, czy też dla samorządów, dla firm? Wszystkie samorządy objęte są ustawą, którą wynegocjował w ramach dyskusji z Komisją Europejską pan minister Tchórzewski. I nadal będą objęte i tą ustawą? I one pozostają właśnie regulacją. Czy nadal mogą oczekiwać, że ceny prądu nie wzrosną? Tak? To są ustawa. Szczegóły zostaną ujawnione przez ministra Tchórzewskiego. Ja nie znam tych szczegółów tak naprawdę. To jest w dzień się poczułem parę dni. Paweł Grabowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie takie od pana Piotra z Poznania. Mam 34 lata, moja żona 40. Od 3 lat jesteśmy małżeństwem. Czy możemy liczyć na wsparcie w ramach waszego programu dla młodych rodzin, własny kont? No moim zdaniem tak, tam co prawda jest granica 35 lat. Co to znaczy młoda rodzina? No właśnie pytanie, kiedy kończy się ta młodość? Czy w wieku 30, 35 czy 40 lat? I o to pyta pan Piotr. Dokładnie tak. Dotyczy to, w programie jest zapisane do 35 roku życia. Natomiast jeżeli byłyby takie przypadki, ja mogę odnieść się oboje muszą mieć po 35 lat? Panie redaktorze, niech pan pozwoli skończyć. My na przykład żeśmy mówili, że warto uzupełnić program 500+, albo różne inne programy, tam gdzie jest na przykład kryterium dochodowe, żeby była zasada złotówka za złotówkę. Jasne, o własnym koncie rozmawiajmy. Więc w tej sytuacji, jeżeli ktoś na przykład przekracza, nie wiem, o rok albo o dwa, albo jeden z małżonków spełnia to kryterium, to celem tego programu jest umożliwienie młodym ludziom właśnie zakupu mieszkania albo wybudowania swojego domu. Kryterium wieku czy stażu małżeńskiego tutaj obowiązuje? Nie, no mówimy o kryterium wieku, 35 lat. No, myślę, że ci, którzy mają 35 lat stażu małżeńskiego, już raczej gdzieś mają gdzie mieszkać. No, bywa różnie, są tacy, którzy się pobierają w wieku 35 także, jak wiemy. Dziękuję. Dariusz Sanderski, Lewica i takie oto pytanie od pana Jana z Raciborza. Mam kredyt frankowy. Co macie mi do zaoferowania? Czy wprowadzicie przepisy, które każą bankom przewalutować ten kredyt na złotówki? W tej chwili czekamy na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj niezależnie od tego, która partia będzie rządzić po 13 października, będzie się musiała zastosować. Jeśli TSUE wyda wyrok niekorzystny dla frankowiczów, macie coś do zaoferowania tym ludziom? Wtedy musimy też odpowiedzieć sobie jasno, że należy spełniać również te obietnice, na które Polki i Polacy czekają, między innymi obietnicę prezydenta Dudy, która nie została zrealizowana. Czy pan może to im obiecać, że zmusicie banki do przewalutowania korzystnie dla frankowiczów tych kredytów? Tu nie chodzi o zmuszenie, tu chodzi o takie prawo, które będzie oddawało sprawiedliwość i które przewalutuje te kredyty po takim kursie, który jest sprawiedliwy. Wprowadzicie takie prawo? Tak. Może pan się zobowiązać, tak, że to będzie wasze zobowiązanie po wyborach. Dziękuję. I na koniec tej rundy pan Sławomir Mencen, Konfederacja i takie oto pytanie od Jacka z Wrocławia. Jaki macie pomysł na finansowanie obecnych zobowiązań emerytalnych po wprowadzeniu dobrowolnej składki ZUS? Mój pomysł jest następujący, aby wprowadzić nowy rodzaj obligacji o bardzo długim terminie zapadalności w momencie przejścia danej osoby na wiek emerytalny. Byłoby póki co w okresie przejściowym przymusowy wykup tych obligacji przez pracowników, czyli tak jak do tej pory mają fikcyjny, jak i wirtualny zapis w ZUS-ie. Tak otrzymywaliby taką obligację oprocentowaną pomiędzy oprocentowaniem obligacji Skarbu Państwa, obecnie stawką rewaloryzującą emerytury. I trik byłby na tym, że tymi obligacjami można by handlować. W związku z czym, gdyby ktoś chciał się poza trikiem, tak konkretnie ale mówię na ziemię schodząc. Nie płacę składek ZUS-u, ale właśnie nie dorzucam się do emerytur dzisiejszych emerytur. Ale opisuje pan mechanizm finansowy, pan mi przerywa. To pieniądze z tych obligacji szłyby obecnie na wypłatę emerytur, a ktoś, kto nie chciałby oszczędzać, to te obligacje mógłby sprzedać na wolnym rynku. Jest doświadczenie ekonomii behawioralnej i psychologii, wiemy, że efekty inercji oraz lęku przed stratą sprawiłyby, że masowo Polacy by tych obligacji nie sprzedawali. I tu stawiamy kropkę, bardzo dziękuję. Za chwilę podziękujemy naszym słuchaczom w RMF FM, ale to jeszcze oczywiście nie koniec naszej debaty. Przed nami
jeszcze między innymi pytania, które będą Państwo sobie zadawali nawzajem i pytania od ekspertów. Bardzo polecamy i czekamy na Państwa na rmf24.pl. Serdecznie zapraszam. Debata Po prostu Polska to jest cykl, w którym prześwietlamy programy, obietnice i zapowiedzi wszystkich 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych. W tej części naszego spotkania będziemy mieli minutę na odpowiedź na każde pytanie i na rozmowę z każdym z Państwa. Pani poseł, zaczynamy od Pani Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. W swoim programie Koalicja Obywatelska obiecuje nam, że staniemy się akcjonariuszami na emeryturze. Ile osób mogłoby skorzystać z tego rozwiązania? Panie redaktorze, chcemy, żeby osoby, które przepracują 30 lat, dostały taki pakiet akcji w wysokości 10 tysięcy, za 45 lat 15 tysięcy, 50 lat. Coś innego zupełnie czytam w waszym 20, programie. 40 lat pracy, wartość 10 tysięcy złotych, 50 lat 20 tysięcy złotych. Ja to samo powiedziałam. Troszkę inaczej pani to powiedziała. To może się przejęzyczyłam. Jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział, ale tak naprawdę... Czyli jeśli zacząłem pracę po studiach, musiałbym pracować co najmniej do 74 roku życia, żeby maksymalnie z tego skorzystać. Dobrze liczę? Jeśli pan zaczął pracę w wieku 24 lat, ale proszę pamiętać... 74 lata. Proszę pamiętać, że chcemy, żeby Polacy pracowali wcześniej, żeby zaczynali pracę. Dlaczego? Jak studiują, to nie zaczną. No jak to nie? Na całym świecie, panie redaktorze. Właśnie o to chodzi, że ta podaż pracy u nas jest tak niska, bo ludzie w krajach europejskich pracują wcześniej. Okej, ale policzyliście, ile osób z tego mogłoby skorzystać? Dla ilu starczy tych akcji? Nie, tego nie wyliczaliśmy w tej chwili. Może ale warto? To, pewnie warto i jak wygramy wybory, to zrobimy. Szkoda, że nie przed wyborami, bo to wiedzielibyśmy już dzisiaj. Bardzo no nie, dziękuję. Ale panie redaktorze, to zależy od tego, ile osób będzie chętnych z tego skorzystać. No nie jesteśmy w stanie tego antycypować dzisiaj. Leszek Skiba, Prawo i Sprawiedliwość. Przed poprzednimi wyborami PiS obiecywał nam, że obniży VAT. Pamiętamy to wszyscy doskonale. Na przykład Beata Szydło jako kandydatka na premiera zapowiadała to wprost. Powrót stawki 22%. Czy PiS wywiązał się z tej obietnicy? Tak, ten przepis o obniżce stawki VAT-u do 22%, z 23 do 22%, został wpisany do projektu ustawy. W taki sposób został wpisany, że w momencie, w którym reguła wydatkowa zadziała i uruchomi się ten mechanizm, w którym poziom deficytu, który jest tam warunkowany właśnie tam już bez wchodzenia w szczegóły, w automatyczny sposób stawka VAT-u zostanie zredukowana. Panie ministrze, ale PiS nie mówił przed wyborami, zapiszemy to na papierze, tylko to zrobimy. Tak brzmiała ta obietnica. To jest wpisane w projekcie ustawy. Ale to nie działa. Jaki mamy dzisiaj poziom VAT, stawka VAT? Ile wynosi? Aktualnie stawka VAT wynosi 5, tak, 8, tak, i 23%. A miało być 22% i mówiliście, że to pomoże obywatelom, szczególnie przeciętnie zarabiającym, i zwiększy uczciwość przedsiębiorców. Oczywiście dokonujemy bardzo wielu różnych działań w zakresie VAT-u, żeby pomóc przedsiębiorcom. Panie ministrze. I wpisaliśmy w projekt ustawy obniżenie w automatyczny sposób. To niezależny kiedy to zrobicie? Od polityków. Kiedy to się stanie? W niezależny sposób od polityków jest to wpisane. Nikt, Sejm już nie musi podejmować żadnej decyzji. On stawka VAT-u w automatyczny sposób spadnie. Czyli na PiS nie możemy liczyć w tej sprawie. Jak rozumiem. Już to zostało przyjęte. Dziękuję. W ustawie. Paweł Grabowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Część opozycji idzie do Sejmu z takim hasłem: przywrócimy niedzielny handel. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe w nowym Sejmie, w nowym klubie zagłosuje za zniesieniem ograniczeń handlu w niedzielę? A tu przede wszystkim potrzebne jest poznanie tego, w jaki sposób rynek zareagował na wprowadzone ograniczenie handlu. Ja pamiętam, kiedy było to głosowanie nad ograniczeniem handlu, mówiło się, że w zasadzie polska gospodarka upadnie, że upadnie polski duży handel, mały handel. Dzisiaj do mnie dochodzą głosy zarówno takie, że i w dużym, i w małym handlu jest albo dobrze, albo źle. Więc myślę, że jest potrzebne przede wszystkim dokonanie badań. Jest bardzo ciekawe rozwiązanie polegające na tym, że jeżeli miałoby nastąpić liberalizowanie tych przepisów, czyli jednak dozwolenie tego handlu w niedzielę, to wówczas za to, że przedsiębiorcy, pracodawcy będą musieli co najmniej powiedzmy 2 niedziele w miesiącu zapewnić wolne dla pracownika. To jest pomysł z programu Koalicji Obywatelskiej. Dokładnie pytanie, czy tak. Wy to moglibyście dokładnie poprzeć, tak. Bo kiedy przyjmowane były te przepisy, 20 posłów Kukiz 15 poparło pomysł tak. PiS-u, 7 było przeciw, a PSL wstrzymał się od głosu. Dlatego, co dzisiaj byście zrobili? Panie redaktorze,
po zbadaniu sprawy, jak ona wygląda, jak w jaki sposób ona wpłynęła w sposób gospodarczy, ale również i społeczny, wówczas dopiero taką decyzję można podjąć, ale myślę, wtedy że to... chcieliście referendum, że to, proponowaliście to w Sejmie. Oczywiście zrobicie to jest tak, referendum? Jeżeli byłoby możliwość, to oczywiście tak, w ramach dnia referendalnego to byłoby najlepsze rozwiązanie. Dariusz Standerski, Lewica, i takie oto pytanie. Obiecujecie, że nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 zł na rękę, netto. To ile pieniędzy potrzeba, żeby to dzisiaj wprowadzić? Lewica ma to dokładnie policzone, ponieważ mamy na to opracowania, sam również jestem autorem takiego i całkowity koszt tego programu to 12 miliardów 900 milionów złotych. I jest skąd to, te pieniądze? Jest to również wyliczone w naszym programie, w naszej tabeli przychodów, przesunięć budżetowych oraz nowych dochodów budżetowych. To na przykład skąd te pieniądze? No, na przykład ze zwiększonej konsumpcji po podwyższeniu płacy minimalnej czy samym podwyższeniu emerytur. Dwa, po zwiększonych przychodach budżetowych, po uwolnieniu rynku odnawialnych źródeł energii już w przyszłym roku, ale także przesunięć budżetowych wewnątrz budżetu. I obiecujecie, no, że wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. W jaki sposób to się będzie działo? To się będzie działo, to będzie delegacja ustawowa, że w momencie jak przyjmujemy strategię wyznaczania płacy minimalnej, to równocześnie wiążemy to z podnoszeniem, waloryzacją emerytur. O tyle emerytur. Samo procent, dobrze rozumiem? Tak, dokładnie. Czyli procentowo, tyle samo, ile rośnie płaca procentowo minimalna. Ponieważ przewidujemy, że strategia nie będzie przewidywała wyższych wzrost minimalnego wynagrodzenia niż 8% w następnych latach. I Sławomir Mencen z Konfederacji i takie pytanie. Partia Korwin zapisała w swoim programie, że dotacje dla górnictwa powinny zostać zlikwidowane, a kopalnie sprywatyzowane. Z kolei Ruch Narodowy przekonuje, że prywatyzacja kopalń, czy co gorsza ich likwidacja, nie stanowią odpowiedzi, którą można pogodzić z zadaniem budowania suwerenności energetycznej Polski. Razem idziecie do wyborów, ale w tej sprawie widać wyraźnie, że macie sprzeczne pomysły. Zatem, co Konfederacja zrobiłaby z polskimi kopalniami? Już mówię. Niestety z powodu nacisków Unii Europejskiej oraz praktycznie większej części świata stopniowo będziemy musieli odchodzić od węgla. Nie jest to nasza decyzja, to zostanie narzucone z góry. W związku z czym musimy w dłuższej perspektywie uzupełnić ten miks energetyczny jakimiś innymi źródłami energii. Ale to znaczy, że Konfederacja zgodziłaby się na zamykanie kopalń? Naszym zdaniem ten miks energetyczny powinniśmy uzupełnić elektrownią atomową. Energia atomowa jest bezpieczna, zielona i tania i bardzo dobrze uzupełniałaby nasze zapotrzebowanie na energię. Chcielibyśmy jak najdłużej produkować energię z węgla, ponieważ mamy w Polsce bardzo dużo węgla. Ale muszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy zgodzilibyście się na zamykanie kopalń? Znaczy, zrobilibyśmy wszystko, żeby siłowo nie zamykać kopalń, które radzą sobie na wolnym rynku. Jeżeli byłyby jakieś deficytowe, to trzeba by jakoś pomyśleć nad ich restrukturyzacją, ale te przynoszące dochód powinny działać tak długo, jak długo rzeczywistość będzie na to pozwalała. A mówi pan, że jest nacisk Unii Europejskiej. Oczywiście, to znaczy, że pod, mamy unijne pod tym naciskiem z tego właśnie powodu, zamknęlibyście jakąś kopalnię? Nie. Z tego powodu właśnie prąd zdrożeje na przyszłym roku, ponieważ mamy te mechanizmy ustalania ceny, które podwyższają cenę prądu w wyniku wydobywania energii z węgla. Nie jest to do końca nasza wola, jesteśmy w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Liczymy pieniądze i sprawdzamy, jakie pomysły na ich wydawanie mają poszczególne komitety wyborcze. Już za chwilę w naszym studiu pojawi się Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Przed państwem więc kolejne pytania i kolejne wyzwania. Zapraszam i za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Dzień dobry, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Przechodzimy w tej chwili do drugiej tury pytań. Najpierw pytanie do przedstawiciela Konfederacji, do pana
Sławomira Mencena. Jesteście partią wolnościową, jak się sami nazywacie. Proponujecie radykalne obniżki wydatków publicznych, dosyć duże ulgi. Natomiast z tym się wiąże na pewno zmniejszenie wydatków na pomoc socjalną. No i pytanie, co w takim razie zrobicie z transferami socjalnymi? Co będzie z 500+, co będzie ze świadczeniami rodzinnymi, co się stanie, jeżeli byście zrealizowali swój program i napisałaby do pana, no nie wiem, matka pięciorga dzieci, panie pośle, no zrobiliście to, ale ja bardzo na tym straciłam. Z całą pewnością nie będziemy likwidować najbardziej potrzebnej pomocy socjalnej, to znaczy nie wyobrażam sobie odcięcia jakichkolwiek funduszy niepełnosprawnym osobom, niesamodzielnym osobom w bardzo trudnej sytuacji życiowej. To są te osoby, którym w pierwszej kolejności należy pomagać. Natomiast należy zastanowić się nad tym, czy naprawdę wszystkie osoby, które otrzymują w tym momencie pomoc socjalną, na pewno powinny ją otrzymywać. Jednak muszę zdecydowanie podkreślić, że w pierwszej kolejności nie szukalibyśmy pieniędzy w kieszeniach ludzi, tylko w kieszeniach urzędów, ministerstw oraz polityków. Tam mamy zamiar przede wszystkim szukać oszczędności. Transfery socjalne również będziemy musieli ciąć, ale punktowo i tam, gdzie one są najbardziej nieefektywne. No ale na przykład samo 500+ to jest 40 miliardów złotych. Rozumiem, że ono nie przetrwa ewentualnie waszych rządów. Musimy się zastanowić, jaki przede wszystkim jest cel 500+, bo kiedy on był wprowadzany kilka lat temu, był nam reklamowany jako program prodemograficzny. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że krótkoterminowe urodzenia rosły, ale one rosły jeszcze przed wprowadzeniem 500+ i w tym samym tempie, co u nas, rosły w Bułgarii, Rumunii czy w Czechach, gdzie 500+ nie wprowadzono. Co oznacza, że 500+ niestety nie zrealizowało swojego celu prodemograficznego. I w wyniku przeznaczenia 40 miliardów złotych na 500+, nie ma w budżecie już w ogóle pieniędzy na żadną inną politykę demograficzną, która być może byłaby skuteczna i spowodowała zwiększenie urodzeń. W związku z czym powinniśmy się zastanowić, czy te pieniądze są wydatkowane celowo. Co do wskaźnika dzietności, to on ostatnio wzrósł akurat. W 2018 spada. W 2018, natomiast ostatnie wyniki wskazują, że lekko wzrósł. Natomiast nie liczba urodzeń, a wskaźnik dzietności. Natomiast to jest 500+, ale na przykład jest 10 miliardów na świadczenia rodzinne. Co z nimi? Zostają czy idą pod motek? Te 10 miliardów nie są największą kwotą w budżecie państwa i wydaje się, że w pierwszym okresie te 10 miliardów na pewno byśmy zostawili. Nie chcemy robić rewolucji w świadczeniach socjalnych i zostawiać ludzi z dnia na dzień bez pomocy. Dziękuję bardzo. W tej chwili Lewica, pan Dariusz Standerski. W programie Lewicy znalazł się taki punkt mówiący o tym, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy powinno wynosić 100% płacy zasadniczej razem z wszystkimi dodatkami. Wyobraźmy sobie, że wprowadzacie takie rozwiązanie i pisze do pana mniej więcej po pół roku przedsiębiorca. Drogi panie ministrze, a może panie pośle, tak się złożyło, że w tej chwili mam 50% ludzi na zwolnieniach. Co mu pan doradzi? Musimy pamiętać, jak dzisiaj wygląda system. I dzisiaj, kiedy mamy te 80% zasadniczego wynagrodzenia bez premii, no to musimy też zauważyć, jakie są często mechanizmy, kiedy pracownicy często przychodzą do pracy mimo choroby, co wpływa negatywnie na produktywność wszystkich pracowników dookoła. Wszyscy znamy przykłady, kiedy pracownik chory mimo wszystko przychodzi do pracy, jest po pierwsze nieproduktywny, po drugie zaraża innych pracowników, co wpływa na produktywność całego zakładu. I w momencie, kiedy cywilizujemy ten fragment prawa pracy i kiedy świadczenie chorobowe nie jest karą za chorowanie, a jest po prostu takim samym świadczeniem jak w przypadku pracy, ponieważ nikt, to nie jest niczyja wina, że ktoś choruje, prognozujemy, że to pozytywnie wpłynie na trend wzrostu produktywności pracowników, a to jest też jeden z celów programu Lewicy, żeby budować te motory wzrostu gospodarczego na najbliższe lata. Tylko na przykład jak zniesiono w służbach mundurowych pełną odpłatność zwolnień lekarskich, to liczba osób, nagle się okazało, że 30% mniej mundurowych chodzi na zwolnienia, czyli jednak to nie jest pewnie kwestia tylko tego, że ktoś się źle poczuł, a raczej tego, że ludzie, jeżeli mają takie możliwości, to będą wykorzystywali, zwłaszcza przy rynku pracownika, taką formę na to, żeby być na zwolnieniu.
Ustawodawca, wprowadzając nowe przepisy, nie może z góry zakładać, że te przepisy będą wykorzystywane przez część pracowników. Dzisiaj znamy przypadki kontroli ZUS-owskich, które to egzekwują, i wzmacniajmy tutaj szczelność systemu, jednocześnie tym, którzy są chorzy, nie karać ich za to, że zachorowali. Pan Paweł Grabowski, PSL Kukiz 15. Wasz program mówi o tym, że samozatrudniony będzie mógł decydować, czy sam opłaca sobie składki na ZUS. Przypuśćmy, że wygrywacie wybory, aczkolwiek mija 40 lat od tego momentu, przychodzi do pana przedsiębiorca i mówi: panie pośle, jako emeryt miałem firmę, ale nie płaciłem składek na ZUS i teraz nie chcą mi dać emerytury. Co ja mam zrobić? Jak żyć? Nie chcą dać i nie dadzą, to trzeba jasno powiedzieć. Przedsiębiorcy są osobami bardzo świadomymi. Ktoś, kto jest na tyle dzielnym obywatelem, obywatelką, żeby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, codziennie musi się parać z całym szeregiem różnych kontroli, dokumentów do uzupełniania, więc myślę, że każda taka samozatrudniona osoba dokładnie wie, że jeżeli nie będzie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, albo jeżeli będzie korzystała z tej preferencji, że może skorzystać z dobrowolności, czyli nieopłacania składek przez jakiś czas, to również skraca się ten tak zwany okres składkowy, od którego zależy później wypłacanie emerytury i jej wysokość. To jest pierwsza kwestia świadomości. Druga sprawa jest taka, że my proponujemy w istocie rozwiązanie, to jest rozwiązanie niemieckie. Jego celem nie jest to, aby stworzyć lukę w systemie, w ramach której osoby samozatrudnione po prostu nigdy nie będą płaciły ZUS-u tak zwanego, ponieważ to będzie oznaczało, że jeżeli ktoś nie płaci składek tych wszystkich na ZUS, no to również nie będzie mógł korzystać ze świadczeń. Zatem celem tego rozwiązania jest to, aby osoby, które mają w danym momencie trudną sytuację w swoim przedsiębiorstwie, swoim mikroprzedsiębiorstwie, nie musiały zastanawiać się, skąd wziąć 1500 zł, a tyle ma od przyszłego roku wynosić ta minimalna podstawowa składka ZUS, a jak wejdą nowe przepisy o pensji minimalnej, to minimalna składka podstawowa ZUS może wynosić 2,5 tysiąca złotych na przykład. Więc żeby przedsiębiorca się nie zastanawiał, skąd ma te pieniądze wziąć, żeby mógł dalej kontynuować swoją pracę. Ale to może prowadzić do sytuacji, w której na przykład przedsiębiorca do emerytur przedsiębiorców będą potem dokładali inni obywatele, bo się okazuje, że będą mieli na przykład staż emerytur, ale nie doskładają składki na swoją emeryturę minimalną. Panie redaktorze, wszystko zależy od tego, jak będą ustalone przepisy dotyczące właśnie tych okresów składkowych i nieskładkowych. To jest jedna rzecz. Ważne jest to nie jest rozwiązanie na stałe, w tym sensie, że należy z niego korzystać przez całe życie albo cały okres prowadzenia działalności gospodarczej, tylko jest po to, żeby w trudnej sytuacji kryzysowej przedsiębiorca nie musiał zawieszać, tworzyć fikcji, że niby nie prowadzi działalności gospodarczej, kiedy faktycznie ją prowadzi. Pani poseł Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. A nie pan minister? No nie. Dobrze. A tak, 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 panie redaktorze. Ja. Tak, tak, tak mi się wydaje, że taka kolejność została wylosowana. Chciałem podpytać o to, wygrywacie wybory, ale jeszcze przed nimi TSUE wydaje orzeczenie w sprawie frankowiczów. Bo to będziemy mieli wkrótce na dniach, tak? I to orzeczenie jest mniej więcej takie, jak wskazał rzecznik generalny, czyli przewalutowanie po kursie dnia, ale stopa procentowa frankowa, czyli no, maksymalnie dogodne dla frankowiczów, pewnie nie bardzo dla innych, złotówkowi kredytobiorcy zazdroszczą. To może wstrząsnąć rynkiem finansowym w Polsce, co wtedy robicie? Czy panie redaktorze, cały problem, który teraz mamy, oczywiście wziął się z tego, że nie mieliśmy, kiedy rządziliśmy, nie mieliśmy większości samodzielnej, bo wtedy przygotowaliśmy naprawdę dobrą ustawę. Ustawę niezwykle sprawiedliwą, o ile pan pamięta, to była ustawa, która polegała na tym, że kosztami przewalutowania dzielimy po połowie. Dzielimy te koszty między bank a kredytobiorcę. Budżet dorzuca się tylko o tyle, że uznajemy ten zysk za, uznajemy jakby za koszt uzyskania dochodu dla banków, a podatników fizycznych zwalniamy z podatku w tym zakresie. Nikt na tym nie tracił. Wyliczyliśmy dokładnie taki algorytm, który powodował, że ci złotówkowicze, o których pan się słusznie teraz upomina, nie czuli się pokrzywdzeni, bo oni byli odpowiedzialni, oni brali kredyty w walucie, w której zarabiają. I uważam, że to będzie bardzo niesprawiedliwe, jeśli nagle okaże się, że frankowicze zyskali. Bo tu się zgadzamy, ale czy w takim razie powinno być rozwiązanie ustawowe jakieś bardzo szybkie?
Ale ja wyobrażam sobie tylko jedno. Takie rozwiązanie, jakie proponowałam jako wiceminister finansów, w którym Frankowicz nie zyskuje na tym, że kiedyś zaryzykował. Bank trochę traci, Frankowicz trochę traci, ale nie są w lepszej sytuacji Frankowicze niż złotówkowicze i nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Znaczy tak naprawdę. Ono jest jeszcze realne do wprowadzenia, no bo to jednak minęły 4 lata, tak? Portfel się trochę zmienił, sytuacja jest nieco inna rynkowo. Tak, ale myślę, że to nawet lepiej. W gruncie rzeczy, bo właściwie czego my się dzisiaj obawiamy? Przecież my się nie obawiamy tego, że Frankowicze nie spłacają swoich kredytów, bo oni swoje kredyty spłacają. Największe zagrożenie to jest ryzyko kursowe, tak? Życie w ciągłym strachu, że znowu kiedyś ten frank przy populistycznym na przykład rządzie PiSu będzie bardzo w Polsce drogi, bo będziemy mieli deprecjację złotówki. Pan minister Leszek Skiba, Prawo i Sprawiedliwość. No, PiS chce wprowadzić płacę minimalną, radykalne podwyżki płacy minimalnej. Za pół roku, może za 9 miesięcy napisze do pana pewien przedsiębiorca i powie tak, mój zakład szyje płaszcze dla zachodniego kontrahenta, po podwyżce płacy minimalnej muszę zwolnić 70% załogi, inaczej przeniosę to do innego kraju. Co mu może pan doradzić? To jest tak, że w najbliższym 2020 założona płaca minimalna to jest właśnie 2600 zł, czyli wzrost z 2250. O 16%. O 16%, tak. I tym pierwszym krokiem, który ma zamortyzować tą podwyżkę, jest obniżenie składki, jeżeli rozumiem, że przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą, czyli jest pitowcem prowadzącym działalność gospodarczą i ma niskie dochody, czy właściwie może skorzystać z tej ulgi związanej z niższą składką na ZUS. To jest, jak szyję płaszcze dla zachodniego koncernu, to ma większy przychód niż 10 tysięcy miesięcznie. To wtedy może, to jest pytanie tak naprawdę, co możemy mu zaoferować. Oczywiście obniżona skład, obniżony CIT, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku CIT, no może skorzystać z tego obniżenia podatku CIT do 9%. A jeżeli ma koszty i duże amortyzacje, bo porobił inwestycje i nie podlega pod podatek dochodowy. Myślę sobie, że i tak myślę, taka jest stanowisko wielu też przedsiębiorców. W warunkach, w których płaca minimalna rośnie, ten przedsiębiorca spotyka się na co dzień z rynkiem pracownika. O tym mówił też również pan redaktor. Ta płaca minimalna nie jest aż tak, nie rośnie aż tak wyjątkowo silniej niż to, co widać na rynku pracy dzisiaj. Czyli tak naprawdę ten przedsiębiorca, jeżeli przetrwał, radzi sobie na rynku pracy, w którym wynagrodzenia przedsiębiorców już dookoła rosną, jedni odchodzą z jednej firmy do drugiej, no to jest, można powiedzieć, potrafi sprostać tej sytuacji, w której wynagrodzenia rosną. Taka jest sytuacja dzisiaj. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym niezależnie od tego, co mówi, co proponuje rząd, jeśli chodzi o płacę minimalną, te wynagrodzenia rosną. Taka jest rzeczywistość. To prawda, ale on konkuruje nie tylko z innymi zakładami pracy w Polsce, ale za granicą czy też. Tak, i z tego powodu, a płace w Polsce w dalszym ciągu są niższe niż na przykład w Niemczech. To ja dziękuję państwu bardzo. Żegnam się. Za chwilę Krzysztof Berenda z Radia RMF.
Szanowni Państwo, witam w trzeciej części debaty. Ona będzie podzielona na dwa segmenty. Po pierwsze, to będą pytania od wcześniej przepytanych przez nas ekspertów. Do każdego z Państwa jeden ekspert przygotował specjalne pytanie. Będzie taka rzecz. Następna część to będzie już debata między Państwem. Każdy będzie mógł zadać wybrane i wybranym dwóm osobom, tak na dobrą sprawę, pytania, więc liczę, że będzie rozmowa. Zacznijmy od pytań od ekspertów do Państwa, które będą się pojawiać. Najpierw zacznijmy od Konfederacji. Wybraliśmy osobę, która wydaje mi się trochę będzie stała w sprzeczności wobec waszych poglądów. Pytanie do pana Sławomira Mencena przygotował publicysta ekonomiczny Rafał Woś. Posłuchajmy. Obniżenie lub likwidacja podatku dochodowego, odbiurokratyzowanie państwa, każdy kowalem własnego losu. Kiedy czytam program Konfederacji, to czuję się, jakby go napisał Donald Tusk albo jakiś inny liberał w stylu Leszka Balcerowicza. Słowem, dlaczego wasz program to kwintesencja liberalizmu gospodarczego III RP? Obniżenie lub likwidacja podatku dochodowego, odbiurokratyzowanie państwa, każdy kowalem własnego losu. Kiedy czytam program Konfederacji, to czuję się, jakby go napisał Donald Tusk albo jakiś inny liberał w stylu Leszka Balcerowicza. Słowem, dlaczego wasz program to kwintesencja liberalizmu gospodarczego III RP? Takie pytanie, jeszcze dodawał Rafał Woś od siebie pytanie, jak pogodzić głoszone przez Konfederację liberalizm i skrajny egoizm społeczny, żeby nie powiedzieć darwinizm, z postulatem solidarnej troski o wszystkich członków polskiej rodziny. 90 sekund na odpowiedź, proszę. Pogodzenie tego jest bardzo proste, zresztą ostatnio nad tym pracuję. Nie mogę się zgodzić, że to, co my proponujemy, jest kwintesencją liberalizmu III RP, ponieważ tego, co my proponujemy, nikt wcześniej nie proponował. Proponujemy chociażby likwidację podatku PIT, to jest całkowicie tylko i wyłącznie naszym postulatem. Wiadomo, że w ciągu pierwszego roku tego nie zrobimy, dlatego chcemy w pierwszym roku podwyższyć kwotę wolną od podatku do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, ponieważ jeżeli nie godzi się płacić komuś mniej niż minimalne wynagrodzenie, tym bardziej nie godzi się zabierać mu pieniędzy w formie podatku dochodowego. Nie zgadzamy się też na władzę urzędników nad naszymi portfelami czy też nad nami, bo uważamy, że Polacy są wolnymi ludźmi i powinni w większości spraw radzić sobie sami, bez urzędnika, który powie mu, co powinien robić ze swoimi pieniędzmi albo ze swoim życiem. To nas właśnie odróżnia od pozostałych partii. A jeżeli miałby pan wskazać ten zegar, gdzie on będzie się odchylał, to bardziej jakbyśmy dali taką wskazówkę. Z jednej strony wolny rynek, liberalizm, z drugiej strony opieka nad potrzebującymi. Pan by to postawił na środku, trochę przesunął w stronę jedną, drugą. Jestem zwolennikiem nauki społecznej Kościoła, która mówi, że na każdym etapie zarządzania należy realizować tylko te kwestie, których nie można których nie można przenieść niżej. W związku z czym państwo czy też samorządy powinny oczywiście pomagać najsłabszym, jeżeli nikt inny pomóc im nie może. Postulaty podwyżki kwoty wolnej od podatku czy też utrzymania pomocy socjalnej dla najbardziej potrzebujących łączą to miękkie serce narodowców z naszym popieraniem wolnego rynku. I kolejne pytanie, dziękuję bardzo. Będziemy przechodzić po kolei, żeby Państwo mogli się przygotować. Teraz pytanie do Lewicy. Będzie to pytanie zadawał Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. Posłuchajmy. Bardzo nas interesuje, jakie Państwo macie pomysły na Śląsk. Czy tak jak wcześniej głosiły to Razem i Wiosna, będziecie dążyć do likwidacji kopalni górnictwa? Bo jeśli tak, to chcemy wiedzieć, czym zastąpi się setki tysięcy miejsc pracy, które znikną wraz z kopalniami. I również 90 sekund, proszę. Wszystkie dotychczasowe rządy III RP zamykały kopalnie, zwalniały górników, tylko nie wszystkie o tym mówiły i obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości zamyka kopalnie, zwalnia górników i wcale o tym nie mówi. My natomiast chcemy powiedzieć do mieszkańców, pracownic i pracowników na Śląsku, że mamy dla nich ofertę nowego otwarcia dla Śląska. Mamy ofertę nowego przemysłu, zielonego przemysłu, ponieważ mówimy w swoim programie, że chcemy postawić na odnawialne źródła energii, finansowane ze środków krajowych oraz europejskich, ponieważ jesteśmy zwolennikami pomysłu, żeby co czwarte euro z Unii Europejskiej było przeznaczone w ten czy inny sposób właśnie na odnawialne źródła energii i nasz projekt Zielonego Paktu dla Polski popiera kandydat na komisarza do spraw Zielonego Paktu dla Europy, Frans Timmermans. W związku z
czym Śląsk czekają nowe miejsca pracy, czyste i dobrze płatne miejsca pracy, ponieważ wiemy, że w sektorze odnawialnych źródeł energii średnia płaca jest w tej chwili już powyżej 5000 zł. A co za tym idzie? Idą środki na innowacje, między innymi dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz dla nowych startupów oraz innowatorów z tego regionu. A będziecie wygaszać kopalnie jakiekolwiek, zamykać w najbliższej kadencji? Kopalnie, jak raport Najwyższej Izby Kontroli mówi, tam już się kończy węgiel i to jest naturalne, że tego węgla nie ma na 200 lat, jak mówi pan prezydent, tylko jest na o wiele mniej czasu. Następne pytanie, teraz PSL Kukiz 15, tak będę łączył jednak waszą afiliację. Pytanie jednak bardziej z działki kolegów od strony Zielonej. To pytanie będzie zadawał Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Posłuchajmy. Chciałbym tutaj poruszyć kwestię ASF-u, który zalewa nasz kraj, a który miał swój początek od czasu rządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli państwo wejdziecie do parlamentu, jeśli państwo, no czy będziecie w opozycji, czy w koalicji, poprzecie państwo ustawę, która głęboko reformuje gospodarkę łowiecką po kilkudziesięciu latach, bo mamy dzisiaj system stricte bierutowski, model łowiectwa bierutowski, jedyny w Europie, który nie przynosi dochodów do budżetu państwa. Więc proszę o odpowiedź. Paweł Grabowski, 90 sekund. Przyznam szczerze, nie wiem, jaki był system zabieruta, bo to było 40 albo 50 lat, zanim się urodziłem. Natomiast z całą pewnością, już nie żartując, ASF jest dużym problemem, nie tylko dla rolników, ale szerzej takim też problemem gospodarczym. I tutaj akurat trzeba to też przyznać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości za czasów ministra Ardanowskiego i wcześniej za czasów jego poprzednika, no nie poradził sobie z tym problemem. Zresztą jak z wieloma innymi problemami. Problem suszy na przykład. Jak to jest, że ja nie uciekam od tematu, ale jak to jest, bo to jest przykład, że jest susza, była ona obiektywnie, rolnicy stracili masę pieniędzy na swoich uprawach, z których nie mogli zebrać plonów, a rząd stwierdza, że dał pieniądze, a oni tych pieniędzy nie dostali. Ale wróćmy do ASF-u. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy, tak, z całą pewnością trzeba się przyjrzeć. Zresztą w naszym programie są przepisy, właściwie zapisy dotyczące zmiany systemu funkcjonowania łowiectwa w Polsce i tej korelacji współistnienia rolników ze światem przyrody tej dzikiej. Natomiast mogę jedynie panu przewodniczącemu odpowiedzieć, że tak, chcemy to reformować. Natomiast zachęcam pana przewodniczącego, zapraszam jego, ale również przedstawicieli innych organizacji, również organizacji łowieckich, do tego, żebyśmy siedli i przeanalizowali, jak można w dialogu, jakie przepisy ustalić, prawda? Ja akurat tak się składa, że nie jestem ani rolnikiem, ani myśliwym, więc tutaj... W ilu takich spotkaniach pan brał udział do tej pory? Jeszcze raz? W ilu takich spotkaniach w tej kampanii brał pan udział do tej pory? Powtarzam raz jeszcze, ja nie jestem ani rolnikiem, ani myśliwym, więc ja tym tematem akurat się nie zajmuję, dlatego jestem skłonny bardziej słuchać się w głos ekspertów i później jako poseł głosować zgodnie z tym, co eksperci wskazą i na podstawie opinii ekspertów wyrobić sobie swoje własne zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Następne pytanie do pana ministra Skiby. To będzie pytanie, które będzie zadawała pani, która już była wiceministrem w kilku rządach, Agnieszka Chuń-Domińczak, pani doktor habilitowana. Przypomnę, żebyśmy też mieli jasność, tak, jasności. Ona była wiceministrem pracy i w drugim rządzie Marka Belki, i w pierwszym rządzie Donalda Tuska. To jest pytanie o rzecz, myślę, bardzo ekonomiczną. Posłuchajmy. W Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym zaczyna maleć, co oznacza, że potrzebujemy coraz więcej rąk do pracy. Jakie plany Prawo i Sprawiedliwość ma, aby w Polsce nie zabrakło pracowników w najbliższych latach? Ministrze, półtorej minuty. Tak, to jest niezmiernie ważne dla polskich przedsiębiorców, żeby liczba osób pracujących wzrosła. W długim horyzoncie, oczywiście takich, można powiedzieć, dekadach, ważna jest polityka demograficzna. Wiadomo, że zanim te dzieci, które rodzą się, trafią na rynek pracy, to jeszcze co najmniej dwie dekady, w związku z tym można powiedzieć, to jest jakby daleka przyszłość. W krótkim horyzoncie, czyli teraz, najbliższe, to co jest najlepiej działa zawsze, to zachęca do pozostawania na rynku pracy, to jest wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzeń powoduje i ta kalkulacja, czy przejść na emeryturę, czy dorabiać w ramach swojej emerytury, to jest pytanie takiej zawsze osoby, ile mogę zarobić, ile mogę mieć z tego pieniędzy. No tak, tylko, że to jest jedna rzecz, a druga to jest problem od strony przedsiębiorców, którzy muszą planować, ilu będą mieli ludzi, i problem całego systemu, czy do ZUS-u będą wpływały pieniądze od tych pracujących dzisiaj na tych, którzy dzisiaj są emerytami. Oczywiście, w związku z tym ten chociażby podwyżka płacy minimalnej jako motor wzrostu płac jest tym czynnikiem,
czynnikiem, który mobilizuje osoby starsze, osoby nieaktywne zawodowo do tego, żeby wrócić na rynek pracy, znaleźć się na rynku pracy. Jest polityka, aktywna polityka wspierania bezrobocia, czyli wspierania aktywności na rynku pracy. Fundusz Pracy wydaje swoje środki, ale tak naprawdę jeżeli praca zależy od tego, jakie są wynagrodzenia, jaka i należy dawać jak najwięcej możliwości pozostawania na rynku pracy w sposób dobrowolny, bez podnoszenia wieku emerytalnego i to jest właśnie program Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższej kadencji nie podniesiecie wieku emerytalnego, tylko dopytam grupko. Absolutnie nie. Dobrze. Pani minister Leszczyna, w takim razie pytanie dotyczące również pieniędzy zadaje, myślę, człowiek pani znany, również były wiceminister, profesor Witold Modzelewski. Posłuchajmy. Według informacji medialnych jednym z elementów programu jest zwrot każdemu podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych miesięcznie kwoty 600 zł zapłaconego podatku. Kwota z tego tytułu zwrotu sięgnęłaby prawie 50 miliardów złotych rocznie. W jaki sposób zamierza się i przy pomocy czego zrekompensować tę stratę? No więc pani minister, jeden rozumiem z waszych flagowych pomysłów, 614 zł, więc najlepszy pomysł na to, żeby podaż pracy była większa, żeby ludzie chcieli pracować, to jest właśnie ta nasza premia za aktywność. Nasze wyliczenia są troszkę inne niż pana profesora. Mówimy, że ten program to jest koszt około 30 miliardów złotych i wskazujemy te pieniądze. W budżecie na 2019 rok znaleźliśmy już 7 miliardów oszczędności. Nie będzie dostawała propagandowa telewizja Kurskiego miliardów, nie będzie Polska Fundacja Narodowa wysyłała pieniędzy do kolegów prezesa. To dalej nie jest 30 miliardów. Za ocean i całe to bizancjum pisowskie, ciągłe wypadki limuzyn i tak dalej ograniczymy. To jest jedno źródło. Drugie źródło to są dywidendy. Spółki Skarbu Państwa w czasach PiSu na przykład na przyszły rok planują wpłacić do budżetu 1,5 miliarda złotych, podczas kiedy w naszych czasach, tak zwanych chudych latach dla gospodarki, bo taki był cykl koniunkturalny, wpłacały ponad 7 miliardów złotych. To jest kolejne źródło. No ale w tym roku spółki chociażby energetyczne muszą przeznaczać część swoich pieniędzy na zatrzymanie podwyżek cen prądu. I to też nie jest normalne, panie redaktorze, tym bardziej, że energia już wysyła do ludzi, że kilowatogodzina nie będzie kosztowała 36 groszy, tylko 46 groszy, więc to, co pan minister tu opowiadał o jakiejś tam ustawie pana Tchórzewskiego, to są bajki. Ale wracając do odpowiedzi na pytania, trzecie źródło, bo ono jest bardzo ważne. 1% PKB wzrostu to jest około 8 miliardów rocznie do budżetu, czyli na koniec kadencji to jest 30 miliardów złotych mniej więcej. Pani minister, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do ostatniej części, myślę, że dla państwa najmilszej, bo słuchaliście się wzajemnie, nie wiem czy ze wszystkim, znaczy na pewno się ze wszystkim między sobą nie zgadzacie i teraz będziecie mogli przepytać swoich konkurentów. Debata między wami, każdy będzie mógł, zrobimy to w dwóch rundach, zadać wybranej osobie jedno pytanie, najpierw w jednej rundzie, potem w drugiej, oczywiście dwa razy tej samej osobie nie będzie można zadawać pytania, w sensie każdy będzie musiał wybrać sobie inną osobę. Czyli tak, mamy teraz pytania, każdy na odpowiedź będzie miał 60 sekund, potem osoba pytająca będzie miała 30 sekund na krótką ripostę. Kolejność, której będziemy się trzymać, również została wcześniej wylosowana. Oczywiście proszę również o zwięzłe i krótkie pytania, żeby to nie trwało bardzo długo. Pierwsze pytanie zada Sławomir Mentzen z Konfederacji. Proszę powiedzieć, do kogo pan kieruje pytania? Do pana ministra Leszka Skiby. Niech się dzieje. Za waszych rządów długość ustawy o PIT wzrosła z 250 do 320 stron. Sam artykuł 21 mówiący, co nie jest dochodem, ma 48 stron, a kolejnych kilka artykułów mówiących, co nie jest kosztem uzyskania przychodów, to jest kolejne kilkadziesiąt stron. Czy nie uważa pan, że nakładanie na 25 milionów podatników tak skomplikowanego, trudnego oraz często zmieniającego się podatku jest niewłaściwe? Teraz w parlamencie jest w opracowaniu, czy właściwie w pracach, parlament pracuje nad ordynacją podatkową, czyli ustawą, która, nową ordynacją podatkową, która od zera rozpoczyna, może być nową procedurę funkcjonowania administracji podatkowej i to jest, ta ustawa pozwoli na to, żeby lepiej potraktować, jeszcze lepiej potraktować podatnika, żeby ta relacja między podatnikiem a urzędem skarbowym była silniejsza.
prawo podatkowe, zmienność prawa podatkowego jest trwałą cechą Polski od wielu lat. Rzeczywiście jest tak, że należy dążyć do tego, aby zbudować ustawy, które może być na lata będą proste. Wiele tych zmian w ostatnim czasie wynika z faktu, że nowe świadczenia, choćby 500+, jest wyjęte z podatku. Część tych świadczeń dodatkowych zostało umieszczone w przepisach podatkowych i po prostu zostały uwzględnione te zmiany, które widzieliśmy w ostatnich latach. 30 sekund na ripostę. Zupełnie nie odpowiedział pan minister na moje pytanie. Ordynacja podatkowa nie ma kompletnie nic wspólnego z ustawą o PIT. Ta ustawa o PIT rośnie głównie z tego powodu, bo wprowadzacie tam kolejne utrudnienia i tak zwane uszczelnienia po to, żeby ludzie musieli płacić więcej podatków. Moim zdaniem wymaganie od 25 milionów osób, że będą znali liczącą 320 stron ustawę napisaną bardzo ciężkim prawniczym językiem, jest niewłaściwe. Powoduje to potem wielkie tragedie w rodzaju ofiar tak zwanej ulgi meldunkowej, którzy tracą majątek całego życia, bo nie są w stanie zrozumieć tej ustawy. I to chyba odwieczny jest nasz problem, rozumienie ustaw. Minister Leszek chyba pierwszym był wywołany do odpowiedzi, to będzie miał teraz okazję zapytać kogoś z państwa. Proszę. Ja mam pytanie do przedstawiciela Lewicy. Jaka jest polityka, czy jak po zdobyciu władzy przez Lewicę, jakie będzie opodatkowanie podatkiem CIT, czyli jaka będzie stawka podatkiem CIT? Z tego powodu, że moje pytanie wynika z faktu, że bardzo często przedstawiciele Lewicy, Partii Razem zwracali uwagę, że opodatkowanie koncernów zagranicznych, krajowych firm jest zbyt niskie, że zbyt małym stopniu te dochody trafiają do budżetu, że zyski przedsiębiorstw zostają w ręku przedsiębiorców, czy podniesienie podatek CIT. Pan minister tutaj pomylił autora cytatu, ponieważ to premier Mateusz Morawiecki chwalił się, że opodatkował koncerny zagraniczne i przez to wpływy do budżetu wzrosły. No, rzeczywistość jest taka, że podatek cyfrowy, o którym tutaj mówimy, nie został wprowadzony, prace się nad nim nie rozpoczęły i koncerny zagraniczne jak nie płaciły podatków w Polsce, tak nie płacą. I tutaj nie zamierzamy ścigać się na przesuwanie suwaków na obecnej ścieżce CIT, ponieważ problem jest systemowy. Problem dotyczy właśnie szczelności systemu oraz tego, żeby wszyscy, którzy rzeczywiście powinni płacić CIT, go płacili. I wtedy tu nie chodzi o podwyższanie czy obniżanie, tu nie chodzi o rewolucję w stawkach. Tutaj chodzi po prostu, żeby system był przejrzysty, szczelny i żeby przynosił takie przychody do budżetu państwa, jakie powinien w założeniu. Riposta pana ministra. Rola opozycji rzeczywiście jest najprostsza, ponieważ można powiedzieć, że zwiększymy wszystkie wydatki, jakie są możliwe, zfinansujemy różne programy społeczne a jednocześnie można łatwo powiedzieć, że w gruncie rzeczy nowe dochody znajdą się z jakichś tajemniczych przesunięć i nowych podatków nie ma. Mam wrażenie, że program Lewicy bazuje na silnym wzroście wydatków, szczególnie wydatków społecznych, socjalnych, co oznacza tak naprawdę, że Lewica prędzej czy później, jeżeli będzie chciała realizować, to stanie przed dylematem, komu podnieść podatki. Albo podatek PIT, albo CIT, albo VAT. Któryś z tych podatków zostanie podniesiony. Z tego, co słychać, to jest CIT, jako jest na pierwszym miejscu. Wywołaliście, muszę dopytać, podatek cyfrowy od tych gigantów. On będzie w tej kadencji? Nie będzie, bo wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówi jedno, potem ministrowie mówią drugie. Tak króciutko tylko. Będzie, nie będzie w tej kadencji? Nie ma takiego projektu. Okej, to też jest odpowiedź, która wiele nie mówi, to przyznam. Dobrze, Paweł Grabowski, w takim razie teraz do pana należy decyzja komu? Z państwa zada pan pytanie. Dziękuję bardzo. Wiele na to wskazuje, a ja o tym jestem przekonany, że w kolejnej kadencji Sejmu PSL, czyli Koalicja Polska tworzona przez PSL i Kukiz 15, może być bardzo potrzebnym, potencjalnym partnerem koalicyjnym dla któregoś z dużych komitetów, który wygra wybory. W różnych układach. Więc mam pytanie do przedstawicieli Platformy PiS-u. Najpierw pozwolę sobie do pani minister. Pani minister, mam pytanie. Pani wspominała o tym projekcie, że chcecie państwo wspomagać pracowników kwotą 600 zł miesięcznie, niejako zachęcając ich do pracy. No, słyszeliśmy o tym, że kwoty, które miałyby być przeznaczone na to wsparcie pracowników, ale również i pracodawców, są bardzo duże. To również powoduje, że najpierw podatek musi być pobrany, czyli musi być poniesiony koszt pobrania podatku, później musi być on znowu rozdysponowywany. Więc mam do pani pytanie, jak pani zapatruje się na pomysł podwyższenia kwoty wolnej od podatku, po to, żeby te pieniądze, które zarabiają obywatele, po prostu pozostały w ich kieszeni?
Panie pośle, tak naprawdę nasz projekt niższe podatki, wyższa płaca to jest nic innego jak podniesienie kwoty wolnej i zmiana polegająca na tym, że ci, którzy zarabiają najmniej, będą najmniej opodatkowani. My upraszczamy system. Pracodawca wysyła, robi jeden przelew podatkowo-składkowy do Urzędu Skarbowego, który polega na tym, że odlicza 35% całego funduszu płac i wysyła informacje o zarobkach brutto. Całą resztę robi fiskus. Fiskus wylicza to w taki sposób, że ci, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie, dostają premię za aktywność 500 zł plus zyskują 114 zł na bardzo niskim opodatkowaniu i ta premia za aktywność maleje razem z rosnącym wynagrodzeniem. Dochodzimy do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia i wtedy pracownik zyskuje już tylko na obniżonych podatkach, bo nie ma premii za aktywność. Ale to robi Urząd Skarbowy. Riposta 30 sekund. Rozumiem. Znaczy, riposta. Cieszy mnie to, że faktycznie jest tutaj chęć do tego, żeby, jeżeli chodzi o pracowników, że te osoby, które zarabiają faktycznie kwotę najniższą. Ja stoję na stanowisku zresztą podobnie z wyrażonym wcześniej przez przedstawiciela Konfederacji, pana Mencena, że ta kwota, pensja minimalna powinna być w ogóle zwolniona z podatku. Jeżeli ktoś zarabia minimum, no to jest elementarną przyzwoitością, żeby państwo tego minimum już mu z tego minimum nie odbierało. Więc cieszy mnie tutaj ta deklaracja i biorę za dobrą monetę na przyszłość. A ja mam nadzieję, jeśli mogę w tej riposcie, to... Jeśli mógłbym nie, ale może pani w pytanie, bo jednak muszę trzymać równe zasady, okay, bo zaraz wszyscy będą chcieli robić. Proszę mi wybaczyć, aczkolwiek w ramach rekompensaty pani minister, teraz pani może wybrać któregoś z panów do zadania pytania. To ja wybiorę także przedstawiciela koalicji PSL Kukiz 15, mając nadzieję, że jednak tym dużym komitetem, który będzie szukał koalicjantów, będzie Koalicja Obywatelska, bo chciałabym Polskę jednak uchronić, panie pośle, przed tym, żeby PSL i Kukiz musieli wspierać PiS, bo myślę, że wyborcy wasi by wam tego też nie wybaczyli. Panie pośle, w naszym programie mówimy o 13 emeryturze, bo to Koalicja Obywatelska wymyśliła 13 emeryturę, PiS ją po prostu ściągnął i dobrze, bo ludzie dostali pieniądze. Wy mówicie o emeryturze bez podatku. Czy uważa pan, że gdzieś moglibyśmy się spotkać? Bo emerytura bez podatku, tak naprawdę na niej skorzystają najbardziej ci, którzy mają wysoką emeryturę, co jest oczywiste, tak? Mniej skorzystają ci, którzy mają niższe uposażenia. Czy myśli pan, że moglibyście pójść w kierunku 13 emerytury? Drodzy Państwo, cechą, taką cechą osobową tworzącą Koalicję Polską, czyli ogień i woda, Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz, jest to, że skoro Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz byli w stanie się porozumieć, znaleźć jakieś punkty wsteczne, to pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy skłonni do różnych kompromisów. Takich kompromisów, na których mogą zyskać Polacy. Więc jeżeli mielibyśmy wziąć na tapetę konkretne obliczenia, ponieważ w przypadku naszego rozwiązania, czyli emerytury bez podatku, chodzi w istocie o to, żeby emeryci otrzymywali co miesiąc wyższe świadczenie, a nie raz w roku, jeżeli taki będzie kaprys partii rządzącej, jakąś dodatkową emeryturę. Więc tutaj, jeżeli mielibyśmy się spotkać gdzieś po środku, ja nie wykluczam takiej możliwości, natomiast z całą pewnością trzeba siąść i policzyć, ile na tym mogą zyskać emeryci, bo emerytury płacone są dla emerytów i my powinniśmy, rozmawiając o emeryturach, mieć na uwadze przede wszystkim dobro emerytów. Riposta, pani minister. Tak jest. Znaczy ja w tym naszym projekcie chcemy przede wszystkim dać wyższe trzynastki tym, którzy dłużej pracowali. I w gruncie rzeczy najczęściej to są ci, którzy mają niskie emerytury, bo ci ludzie zaczynają bardzo wcześnie, zaczynali pracę po szkole zawodowej, a więc to zdecydowanie wcześniej niż na przykład po studiach. Więc mam nadzieję, że tu moglibyśmy się spotkać i dziękuję za tę deklarację. I ostatnia osoba, która będzie zadawać pytanie, Dariusz Standerski, Lewica. Proszę wybrać, komu chciałby pan to pytanie zadać i co to za pytanie. Mam pytanie do pana ministra Skiby. Co stało się z planem Morawieckiego i dlaczego dzisiaj już nie mówimy o planie Morawieckiego i nie mówimy o Lux Torpedzie, o promie Batory, nie mówimy też o milionie samochodów elektrycznych, nie mówimy o łataniu tych dziur komunikacyjnych, tych białych plam, między innymi tej białej plamy, w której mieszkam, czyli okolic Piły i północnej Wielkopolski. Co się stało, że po tym głośnym programie planu, po tym planie Morawieckiego niewiele zostało? Miło pana odpowiedź.
Działania Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości no, są realizacją tych wszystkich obietnic, które zostały spisane w dokumencie, który nazywa się właśnie Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Te działania, które były tam ogłoszone, plus kolejne, no, wypełniają naszą rzeczywistość w takim znaczeniu, że mamy wzrost wydatków na połączenia lokalne. To jest ten program związany z subsydiowaniem połączeń autobusowych i te białe plamy. Rzeczywiście pojawiły się te wydatki w ramach funduszu, na którego celem jest wsparcie dla połączeń autobusowych. Samorządy już skorzystały z tych środków, już zgłosiły zapotrzebowania. Na razie jest to pierwszy rok i warto pamiętać, że samorządy też zastanawiają się, jak to wykorzystać. Mamy bardzo silny wzrost wydatków, te drogi lokalne. To jest w samym województwie lubelskim, to jest 560 milionów złotych, a to jest kilka miliardów sześć w roku bieżącym. W związku z tym te wydatki rosną i to składa się na rozwój gospodarczy. Riposta, usłyszał pan odpowiedź dotyczącą Luxtrapedy? Nie jeździmy milionem samochodów elektrycznych, nie jeździmy przez mosty obiecane przez pana premiera Morawieckiego, a o panie Batorym i zardzewiałej stępce w stoczni Szczecin już chyba wszyscy chcieliby zapomnieć. Możemy sobie wyobrazić, że gdyby plan Morawieckiego był realizowany, codziennie wiadomości zaczynałyby się właśnie od pochwały planu Morawieckiego. Można było przewidywać już 3 lata temu, że plan Morawieckiego się nie powiedzie. Dzisiaj niestety dla Polski musimy potwierdzić, nie powiódł się. Mam nadzieję, że Państwu taka interakcja się podoba. Zróbmy drugą rundę w takim razie. Różnica taka drobna, że starajmy się zadać pytanie innej, zadajmy pytanie innej osobie niż poprzednio zadawaliśmy, więc ponownie Sławomir Mentzen, pierwsze pytanie, tym razem do kogoś innego niż minister Skiba. To do pana Standerskiego z Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość chce podnieść płacę minimalną do najwyższego względem średniej poziomu w OECD. Przez to 30-40% Polaków będzie zarabiało dokładnie tyle samo, czyli pensję minimalną. Do tego likwiduje 30-krotność wynagrodzenia, powyżej którego nie ma ZUS-u. Podwyższył najwyższy próg podatkowy do 36%. Wprowadził minimalną stawkę godzinową. Przeprowadził najwyższe w historii transfery socjalne, to jest 500 plus 300 plus 13, 14 emerytura, świnia plus krowa plus, tam był Gulfstream plus. Jak pan jako człowiek lewicy czuje się z tym, że PiS przebił was o dwie długości w powrocie do budowy państwa socjalistycznego? Dla Konfederacji wszystko obok Konfederacji jest budową państwa socjalistycznego, dlatego też może jest brana trochę mniej poważnie. Natomiast w tej kampanii wyborczej mamy do wyboru próbę nieudaną na przykładzie innych krajów budowy konserwatywnego państwa dobrobytu w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości oraz propozycję sprawdzonego w wielu miejscach na świecie nowoczesnego państwa dobrobytu. I jako człowiek lewicy bardzo cieszę się, że w tej kampanii wyborczej większość komitetów nie poddaje wątpliwość, że powinniśmy dążyć i dążyć będziemy właśnie do państwa dobrobytu, lewicowej wizji państwa dobrobytu, co stawia właśnie takie komitety wyborcze jak Konfederacja w latach 90. i starych balcerowiczowskich, jak słyszeliśmy tutaj, pomysłach na gospodarkę. Riposta? W ogóle nie rozumiem, czemu pan pił do mnie. Już 2 lata temu zauważyłem, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje chyba około 10 postulatów partii Razem i niestety, z mojego punktu widzenia, niestety proponujecie dokładnie to samo. Nawet pan Piotr Ikonowicz, taka chyba ikona czy gwiazda lewicy, zauważył, że prawdziwym wocem rewolucji socjalistycznej w Polsce jest Jarosław Kaczyński, który stworzył prawdziwie socjalistyczny rząd. I nie rozumiem, czemu ucieka pan od tych porównań z PiS-em, bo chyba nie ma się czego wstydzić. No po prostu proponuje wiecie to samo. Jarosław Kaczyński bardziej lewicowy od Piotra Ikonowicza? Do pana Ikonowicza Kaczyński jest najbardziej lewicowym, socjalistycznym politykiem w Polsce. Mówił to na antenie TVP. W takim razie, pana partia wodzona, Leszek Skiba, komu pan chciałby zadać pytanie? Pani poseł Izabeli Leszczynie, chciałbym zadać pytanie o politykę budżetową. Platforma Obywatelska deklaruje, że wszystkie wydatki, które proponuje, wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli 13 emerytura, 500 plus, rozumiem, te wszystkie dodatkowe rzeczy, które 300 plus, tutaj była długa lista już ogłoszona, że te wszystkie obietnice i realizacje zostaną potwierdzone, a jeszcze dodatkowo
proponowany jest program o, jak rozumiem, wartości 30 miliardów złotych, czyli ten program związany z subsydiowaniem pracy i przenoszeniem pracowników na etat, na budżetowy etat. Jak to możliwe, żeby osiągnąć niski deficyt, a nie zadłużyć kraju, proponując to wszystko razem? Panie ministrze, ja nie będę powtarzała tego, co odpowiadałam już panu profesorowi Modzelewskiemu i te trzy źródła, które wskazałam. Natomiast powiem tak, to, co jest najważniejsze w naszym programie, to my wiemy, jak rozwijać polską gospodarkę. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że w czasie 4 lat rządów PiS-u, w czasie świetnej koniunktury gospodarczej, mamy najniższy od 30 lat poziom inwestycji prywatnych. Ludzie się was boją, macie upartyjniony Trybunał Konstytucyjny, zagrażacie wolności, niezawisłości sędziów i sądów. W związku z tym mamy z tym problem. My tego problemu nie będziemy mieli, bo przywrócimy praworządność, to po pierwsze. Po drugie, będziemy to, o czym mówiłam, skąd się biorą pieniądze w budżecie? No ludzie płacą podatki. Tym więcej płacą, im więcej ich pracuje. I to na cały nasz program to jest pobudzenie aktywności zawodowej Polaków. To ja tylko dopytam, jeżeli wygracie, to w 2020 utrzymacie zerowy deficyt, tak jak jest w projekcie przygotowanym przez obecny rząd? To trochę chyba pan żartuje, panie redaktorze, ponieważ ten budżet z zerowym deficytem nie zawiera w sobie 13 emerytury, to jest przecież załącznik do budżetu, tak? Plan finansowy FUS-u, a prezes powiedział, będzie, tak? Znaczy, ja nie wiem, to jest tak naprawdę pytanie do PiS-u. Czy ten budżet jest zrównoważony, bo jest tam 14,5 miliarda z OFE, nie ma 13 emerytury, więc naprawdę Chciałem budżet krótko. To jest jedna wielka niewiadoma. Trzymając się w takim razie riposta pana ministra. Propozycja na 2020 rok Prawa i Sprawiedliwości to jest zrównoważony budżet bez deficytu z wydatkami, które są potrzebne społeczne. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której taką paradoksalną, czyli partia, która uznaje się za partią liberalną, proponuje większy deficyt, większy wzrost zadłużenia, czyli nieroztropność pod względem budżetowym. I mamy taką sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym gwarantem niskiego, a właściwie zerowego deficytu. Kolejne pytanie, Paweł Grabowski. Poprzednie pytanie pan zadawał minister Leszczynie. Komu tym razem? No, bez zaskoczenia do pana ministra Skiby. Celem wysądowania potencjalnych, ewentualnych koalicjantów, tak jak już wcześniej mówiłem. Panie ministrze, kiedy Jarosław Kaczyński w Lublinie ogłaszał, że pensja minimalna ma wynosić 4000 zł brutto, na sali zapanowała wręcz euforia. Po kilku dniach od tej informacji widać, że ona gdzieś w mediach zniknęła. Być może dlatego, że ludzie zorientowali się, że dzisiaj zarabiając pensję minimalną 2250, na rękę dostaje się 1633, a pracodawca musi zapłacić 2700 ponad złotych. Natomiast w stanie postulowanym przy pensji minimalnej wysokości 4000 zł brutto pracownik otrzyma na rękę 2800, a pracodawca będzie musiał zapłacić 4800. Czyli pytanie? Państwo dzisiaj zabiera 1000 zł za zatrudnienie pracownika, chce zabierać 2. I tu mam pytanie. Jeżeli chodzi o zarobki pracowników, one powinny iść do góry. Natomiast czy dopuszczają Państwo możliwość zwolnienia z opodatkowania tej kwoty minimalnej po to, żeby nie obciążać zbytnio pracodawców koniecznością płacenia podatków za pracownika? Pan minister? To jest, warto pamiętać, że ten program podnoszenia płacy minimalnej jest rozłożony na lata w taki sposób, żeby nie uderzał w przedsiębiorców, żeby bilans efektu dla gospodarki był jak największy. Na pewno jest tak, że wszystkie propozycje, które będą analizowane w kolejnych latach, mogą być brane pod uwagę, bo proszę zauważyć, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby zagwarantować wzrost wynagrodzeń Polaków, ale jednocześnie jest niezmiernie ważne, żeby te małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie te mikroprzedsiębiorstwa, które mogą mieć kłopoty związane z wzrostem kosztów, a tak dziś się dzieje, kiedy wynagrodzenia rosną w silny sposób, żeby rozważyć wszystkie, przeanalizować wszystkie możliwości z tym związane. Na pewno kolejne lata, czyli kolejna kadencja i moment podnoszenia płacy minimalnej, to będzie ten okres, w którym będziemy na bieżąco analizować, jak uchronić polskie firmy przed wzrostem kosztów i wszystkie, myślę, propozycje będą brane pod uwagę.
I riposta, 30 sekund. A rozwój gospodarczy bierze się z jednej strony z konsumpcji, z drugiej strony z inwestycji. To oczywiście dobrze, jeżeli pracownicy mieliby mieć wyższe wynagrodzenia z dzisiejszych, mówimy o minimalnych, z dzisiejszych 1630 do 2800. Natomiast uważam, że najzwyczajniej w świecie z jednej strony jest to nieuczciwe, aby państwo pobierało dodatkowy drugi 1000 zł, czyli w sumie 2000 zł od pensji minimalnej, tylko dlatego, że ktoś jest zatrudniony. A poza tym, to również może również zahamować inwestycje, ponieważ pracodawcy, nie mając pieniędzy, musząc je płacić w podatkach, nie będą mogli się rozwijać, więc mam nadzieję na jakąś refleksję. Ja tylko nie mogę nie zapytać, jak pan zadawał to pytanie, powiedział pan, że zadaje w celu wysądowania możliwego koalicjanta. Tak. Rzeczywiście dopuszcza PSL Kukiz koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Panie redaktorze, Paweł Kukiz od zawsze mówił, że jest gotów w stanie pójść w każdym stanie z koalicję, kto będzie chciał realizować nasze postulaty, więc mówiąc dzisiaj o postulacie pensji minimalnej, myślę, że warto, żeby przede wszystkim słuchacze i widzowie wiedzieli, jakie jest zdanie i pogląd i Platformy i PiSu na te ważne kwestie. Okej, dziękuję bardzo. Pytanie teraz będzie zadawała pani minister Leszczyna, poprzednio zadawała pani Sługrabowskiemu, więc komu teraz? Panu ministrowi Skibie, ponieważ ta pensja minimalna to jednak największa manipulacja, jakiej PiS się dopuścił w tej kampanii wyborczej. Panie ministrze, chciałabym, żeby pan odpowiedział naszym słuchaczom, ale tak wprost na kilka pytań. Kiedy podniesiono wynagrodzenie minimalne na Węgrzech, to 75% kosztów przerzucono na konsumentów, 25% ponieśli pracodawcy, ceny poszły w górę o nawet 10-11%. Proszę powiedzieć Polakom, jak Ministerstwo Finansów i czy przeanalizowało to? I proszę odpowiedzieć na pytanie, ilu pracowników najmniej zarabiających straci pracę, ile firm na ścianie wschodniej i w najmniejszych miastach zostanie zamkniętych i wreszcie jakie będą koszty dla konsumentów, czyli jaki będzie poziom inflacji i ostatnie, ile na tym skorzysta budżet, bo jeszcze o tym nie mówicie, że wzrost wynagrodzenia minimalnego to są realne korzyści miliardowe dla budżetu. Jeśli chodzi o to pytanie ostatnie, to oczywiście jest tak, że wzrost płacy minimalnej powoduje w efekcie, że płace rosną, co oznacza tak naprawdę, że i dochody z PIT-u i ze składek na ubezpieczenie społeczne idą w górę i rzeczywiście ten efekt dla budżetu w tym zakresie jest na plus. Rzeczywiście każdy wzrost wynagrodzeń, nie tylko płacy minimalnej, to pozwalają na wzrost wynagrodzeń. Ale z drugiej strony na wynagrodzenia minimalne to są osoby zatrudnione w sektorze budżetowym, często w administracji wojewódzkiej, powiatowej i tam to oznacza wzrost wydatków. Czyli ten bilans jest lekko na plus, bo jest wzrost dochodów, ale też są powiększone wydatki budżetowe i o tym nie warto pamiętać. Lekko, jest bardzo dobrze. W związku z tym warto o tym pamiętać, że to są również dodatkowe wydatki budżetowe. Nikt nie straci na wzroście płacy minimalnej. Są kraje, gdzie te próby związane ze wzrostem płacy minimalnej się udały i ważne jest to, żeby rozłożyć to na lata i taki jest program Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, nie ma takich państw, w którym to się udało. American Economic Review bardzo dobrą analizę przedstawia, proponuje się zapoznać. Tam wszystko jest napisane, co się dzieje z gospodarką wtedy. Ale powiem panu więcej. Tak naprawdę to źle to wyliczyliście, ponieważ program Koalicji Obywatelskiej polega na tym, że pracodawcy nie tracą, a ludzie na rękę dostaną więcej o 100 zł. Bo przy minimalnym wynagrodzeniu 3000 to człowiek zobaczy w kieszeni 2150. U nas zobaczy 2250, więc nie wiem, po co tyle zamieszać, skoro nasz program jest lepszy. To w takim razie między państwem dyskusja i ostatnie pytanie między nami zostało. Dariusz Stenderski, Lewica. Poprzednio miał pan pytanie do, jak patrzę, ministra Skiby, więc kto teraz? Teraz chciałbym zadać pytanie pani minister Leszczynie. Platforma Obywatelska przez lata miała różne pomysły na wiek emerytalny. Dzisiaj słyszeliśmy również o pomyśle aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. A chciałem zapytać panią minister, jaka powinna być ta granica wieku emerytalnego uprawniającego do przejścia na emeryturę dla kobiet i dla mężczyzn w tej chwili w programie Koalicji Obywatelskiej? Nie zmieniamy ustawowego wieku emerytalnego. Kobiety będą przechodziły na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65 lat. Polacy wyraźnie powiedzieli, że takie jest ich życzenie i to szanujemy. Natomiast mamy w programie fantastyczny pomysł na dobrowolne przedłużenie aktywności zawodowej, bo jeśli 60-letnia kobieta
kobieta lub 65-letni mężczyzna zechcą pozostać na rynku pracy i nie przejdą na emeryturę, to ich wynagrodzenie będzie zupełnie zwolnione ze składki emerytalnej. Co więcej, pracodawca im połowę swojej części składki dorzuci, a tę drugą połowę swojej części zostawi sobie w kieszeni, a budżet państwa odprowadzi składkę emerytalną od średniego wynagrodzenia. Czyli kapitał emerytalny nam rośnie, emerytura będzie wyższa, ale każdego miesiąca w portfelu swoim mamy zdecydowanie więcej pieniędzy. Myślę, że Polacy potrafią liczyć i będą chcieli z tego korzystać. I riposta. W tej chwili jedynie Lewica jest sprawdzonym i wiarygodnym gwarantem utrzymania wieku emerytalnego na obecnym poziomie godnego życia podczas emerytury, mówiąc o gwarantowanej emeryturze minimalnej 1600 zł. Dlatego mam nadzieję, że właśnie nie o wieku emerytalnym, a o tej godnej, gwarantowanej emeryturze minimalnej będziemy rozmawiać w przyszłym parlamencie i w przyszłej kadencji Sejmu. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. To już wszystko w naszej debacie, naszymi gośćmi. Idąc, pozwólcie, że zacznę od kobiety. Izabela Szczyna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Leszek Skiba, Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat, więc możemy tak podpisać. Paweł Grabowski, PSL, ale także Kukiz 15, chociaż na wspólnej liście. Dariusz Sanderski, Lewica. I ostatnia osoba z Ławomir Mentzen, Konfederacja. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Za tydzień kolejna debata w cyklu Po prostu Polska. Tym razem będziemy rozmawiać o sprawach światopoglądowych, więc zapewne w nieco innym gronie, tak też podejrzewam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobrego wieczoru.